Witam wszystkich, mówi do was Kapelusznik. Wiecie co zostawić, a ja zapraszam was na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Zaczynamy od okładki i Ichiji oraz Reiju ratują swoje rodzeństwo. Mamy tutaj bardzo sporną kwestię w fandomie, czy Ichiji tutaj chwycił po prostu młodsze dziecko Big Mom, czy je dusi. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, piszcie w komentarzach co wy sądzicie o tej kontrowersji. Niemniej czas na ciekawostkę. Na przełomie 27 i 28 maja 2012 roku wyszedł rozdział 668, którym to zapadła decyzja o sojuszu Loa z Lufim przeciwko Kaido. A obecnie na przełomie 27 i 28 maja wyszedł rozdział 1050, w którym Kaido został oficjalnie wreszcie pokonany. Niemalże równe 10 lat. Czapki z głów, panie Oda. A zatem przechodzimy do samego rozdziału. Kaido z Big Mom wpadają do lawy i tutaj warto przytoczyć fragment, gdzie Kid i Luffy wspomnieli, że swoich oponentów wyślą do piekła. Kolejna symbolika od Ody. Warto też sobie zadać pytanie, czy umrą. Niby powinni, bo toną w całości w lawie, tak, ale z drugiej strony Oda nie zabija postaci i może ich w jakiś sposób uratować. Ciężko jednoznacznie stwierdzić. No i Yamato łapie zwycięskiego Luffy'ego. A więc mamy za sobą pierwszą wojnę słomianych w całym składzie. Piękne uczucie. Dobra, idziemy do wątku z Toko. Lampiony puszczone w górę, a Kaido faktycznie poszedł w dół. Symboliki ciąg dalszy. No dobra, ale mamy retrosy, iż Toko zjadła owoc Smile i Yasu również go ugryzł, żeby pocieszyć Toko. Zachował się jak prawdziwy ojciec. Cały wątek tutaj opiera się na tym, że Lord Yasu dał nadzieję na przyszłość i Toko godzi się ze śmiercią ojca, zmieniając swoje życzenie na lampionie. Zamiast chęci spotkania znowu ojca, zmieniła na podziękowania w jego stronę. Kończymy wszystko przepięknym podwójnym panelem ze wszystkimi lampionami. Będąc szczerym, wątek Toko spłynął po mnie całkowicie, ale jak ktoś się tutaj emocjonował, to spoko. Przechodzimy do celebracji przez samurajów wygranej. Tutaj warto zauważyć Apu, który nadal stoi. Hawkins i Drake nie zostali pokazani, mimo bycia supernowas. Zostaje ogłoszone, że Momonosuke dał radę i przeniósł Onigashimę w bezpieczne miejsce oraz Kaido został obalony przez gumiaka. Dobra, Usop i Frankie przychodzą do Choppera, Zoro, Kiku i Kiemon potrzebują pomocy medycznej, Momonosuke następnie mówi do Zuniszy, żeby jeszcze nie otwierać kraju Wano, Zunisza się grzecznie słucha, jednak Momo zauważa trzęsienie ziemi. Idąc dalej, piraci Kaido nie wierzą w porażkę swojego kapitana i chcą kontynuować walkę. Na arenę wkracza Yamato i mówi im, że ich życia były na szali. I to generał sojuszu powstrzymał Onigashimę przed upadkiem, ratując im życia. I jeżeli pomimo tego nadal zamierzają walczyć, to ona ich zmiażdży. Powinni okazać według niej wdzięczność za uratowanie życia. Moim zdaniem zachowanie Yamato jest tutaj głupie. Ona z góry zakłada, że Kaido chciał pozabijać wszystkich. Przecież planem kapitana piratów bestii było ustawienie nowej stolicy, zrzucając Onigashimę na obecną stolicę. Chciał stworzyć nową bazę wypadową. Po co miałby zabijać wszystkich swoich ludzi, skoro planował wojnę na skalę światową? Dziwna interpretacja ze strony Yamato. Naprawdę dziwna. Nagle występuje wszędzie trzęsienie ziemi, widzimy mamę i Kaido dalej w lawie i znikąd wybucha wulkan spod wody, który nie wiem czy był wcześniej wspomniany, ale jest szansa, iż Wano podzieli się na kilka wysp zgodnie z teoriami. Zależy jak silna jest ta erupcja. Idziemy już do końca rozdziału, Momo w formie smoka przylatuje nad stolicę, wszyscy myślą, że to Kaido, ale on temu zaprzecza. zaczynają się pojawiać cienie samurajów Odena i wyłania się Hiyori aka Komurasaki. Mieszkańcy myślą, że widzą ducha, jednakże z kurzu wyłania się też Kyoshiro, który chce zaprezentować ludziom stolicy nowego szoguna Wano. Ja tutaj czytałem ciekawą spekulację, że to może być Hiyori, gdyż jako pierwsza wyłania się z dymu kurzu i ponieważ jest zżyta z Kyoshiro, była i zna sytuację z Wano bardziej niż jej brat, który podróżował w czasie oraz jest dojrzała mentalnie, ma lepsze predyspozycje do bycia szogunem. Aczkolwiek Momonosuke jest prawowitym następcą po swoim ojcu i nieraz powtarzał, że chce zostać tym szogunem, a One Piece to świat marzeń, więc raczej to powinno się spełnić. Piszcie oczywiście, co wy sądzicie o tym w komentarzach. Rozdział typowy po pokonaniu antagonisty. Jeżeli Oda zabije przez kąpiel w lawie mamę i Kaido, to czapki z głów. Bardzo oryginalnie i niestandardowo od tak zabić dwóch silnych bossów tego świata. Jakichś większych emocji przy rozdziale nie miałem, lecz poczułem ulgę, że to wreszcie koniec tego dłużącego się arku i samej bitwy. Ocena ode mnie to mocne 6 na 10. Co do decyzji Momo, żeby nie otwierać tak od razu kraju po uwolnieniu się od Kaido, uważam za słuszną. Odpowiedzialna i mądra decyzja według mojej oceny. Nie wiemy, na co stać świat zewnętrzny, jakie zagrożenie tam czyha i jakie plany wobec nas ma światowy rząd. Więc decyzja z czekaniem naprawdę świetna, ale zapewne wybuch wulkanu i podział Wano bardziej na archipelag wysp zmusi kraj do przymusowego otwarcia granic przez zmianę struktury klimatu oraz geografii. No i też pozostaje wątek, czego Momo się dowiedział w dzienniku Odena. Na większe podsumowanie jeszcze przyjdzie czas w osobnym filmie. Teraz czekajmy już po prostu na nowe nagrody, nowe plot twisty fabularne i informacje ze świata. Także to tyle ode mnie, ja byłem Kapelusznik, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli film się spodobał i do zobaczenia w następnych materiałach.